Panie Pawle, proszę opowiedzieć o tej inicjatywie. Po co wy się tutaj tak naprawdę spotkaliście dzisiaj? Jest to genialna rzecz, bo słuchajcie, ja sobie tak pomyślałem, jak myśmy zaczynali Zobaczyć Lili i powstał projekt Zobaczyć Lili, miał być to taki szybki, malutki, krótki film o naszej córce autystycznej, obecnie już 20-letniej i tak pomyśleliśmy, dobra, to zrobimy z kolegami, ale jak kiedy ogłosiliśmy to światu, nagle się zaczęli do nas zgłaszać ludzie z całej Europy, Polacy, którzy mieszkają wszędzie i powiedzcie coś więcej o tym autyzmie, bo właśnie mamy dzieci właśnie dopiero co zdiagnozowane i co się okazuje, że do dzisiaj, mimo że myśmy już przeszli te kilkanaście lat tej drogi z dzieckiem niepełnosprawnym w Polsce, to do dzisiaj są takie no, dziwne, jakbym to powiedział, przesądy, że na przykład w mózgu się poszorowało, bo mamusia podrzucała dziecko, albo na przykład tatusiowie mówią, że to nie ich dzieci, bo u nich debili w rodzinie nie było. I dochodzi do takiego momentu, że te matki w większości, które są samotne z tymi dziećmi, one zamykają te dzieci w domu. I one siedzą w domu, boją wypuścić, bo... A dlaczego ludzie się boją? Boją się, bo nie wiedzą, a jak będą coś wiedzieć, to już nie będzie tego strachu. Nie będzie tego strachu, jeżeli ktoś zobaczy krzyczące dziecko, jakieś dziwnie reagujące, to powie, okej, dobra, poczekajmy, zaraz się uspokoi. A, autysta, okej. Bo zobaczcie, wiele lat temu, dwa przykłady. Jeden, głuchoniemi. Dlaczego ten chłopczyk nie mówi? Bo jest głuchoniemy. I wszyscy, okej. A dlaczego ten chłopczyk nie mówi? Bo ma autyzm. O, a przecież to jest to samo, prawda? Czyli to, co już wiemy, to mamy spokój. Tak jak kiedyś, szanowni państwo, ja mam ten PESEL, że pamiętam, że ludzie na wózkach inwalidzkich byli zamknięci w domach. Można było przejechać od jednej klatki do drugiej, tak powiem, po chodniku, ale nie można było już zjeść. Nie było podjazdów, nie było parkingów dla niepełnosprawnych. Po latach teraz to już jest normalne. Mało tego, teraz już na wózkach mamy tańce na wózkach, piłkę na wózkach, no wszystko, co sobie kto chce, siłownie, kulturystyka na wózkach, no wszystko, co jest na wózkach, co jest możliwe. I co? I to jest normalne, już jest okej, już jest fajnie. I tak samo ja wierzę, że niektóre będzie zamiast tańca z gwiazdami, będzie taniec z autystami.